Witam w 279. części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa księdza profesora doktora habilitowanego Andrzeja Maryniarczyka pod tytułem W poszukiwaniu źródeł prawdy. I zanim zaczniemy, jak zwykle pragnę zaapelować o wsparcie kanału, które można dokonywać na trzy różne sposoby poprzez PayPala, Bitcoin i wpłaty na konto bankowe. Wszystkie dane podane w opisie. Nie bądźmy pasożytami, nie bądźmy darmozjadami. Dajmy coś od siebie, podzielmy się, pokażmy, że jesteśmy kapitalistami, którzy płacą za usługę edukacyjną, którzy nie stronią od uiszczania opłat za dobry content, za pouczające treści, za wzbogacające, wartościowe teksty. Przejdźmy do rzeczy. Czymże jest prawda? Cóż to jest prawda, jak zapytał Piłat Chrystusa. Prawda w klasycznym ujęciu filozoficznym to zgodność twierdzenia, zgodność stanowiska, tezy, zgodność założenia z rzeczywistością, ze stanem faktycznym, z tym, jak to rzeczywiście jest. Nie jak wydaje nam się być, nie jak wymyślimy, wykoncypujemy, wyobrazimy sobie. Pytanie o prawdę, o jej źródło i sposób istnienia pojawiło się u starożytnych Greków wraz z pytaniem o byt. Z tej racji tak badanie bytu, jak i prawdy było pierwszorzędnym zadaniem metafizyki. Prawdziwym nazywano to, co rzeczywiste, a rzeczywistym było to, co zawsze jest i nie zna narodzin ani śmierci. Grecy tego typu dociekania określali mianem gigantomachii, a więc przedsięwzięcie trudne i wielkie. Z czasem badania te przybrały postać sporu, który w głównej mierze polegał na związywaniu lub odrywaniu prawdy od bytu. Spór ten dotyczył tego, czy ostatecznym źródłem prawdy jest byt czy rozum. Opowiedzenie się po której ze stron zawsze pociągało za sobą nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne konsekwencje. Dziś z perspektywy czasu widzimy, że wszędzie tam, gdzie człowiek swoje poznanie oderwał od bytu, a ostatecznym źródłem i kreatorem prawdy uczynił własny rozum, tam rozpoczął się nieuchronny proces żeglowania w kierunku nihilizmu, utraty wartości, wszelkich zasad, kręgosłupa moralnego. Tam zaczął się relatywizm, kreowanie własnych racji, prawd i próbowanie przeobrażenia się, stania się ich właścicielem, przypisania ich do własnych poglądów. Przypomniał o tym Vittorio Possenti w swojej bardzo interesującej książce Terza Navigazione, Nihilismo e Metafisica. Książka ta zmusza do postawienia na nowo i przemyślenia problematyki bytu i poznania oraz zachęca do ponownego włączenia się w nurt trzeciego żeglowania dla ocalenia samej filozofii, które podjął w XIII wieku święty Tomasz z Akwinu, a które w czasach nowożytnych i współczesnych zostało porzucone niestety. Istotą trzeciego żeglowania jest uczynienie realnie istniejącego bytu punktem oparcia i drogowskazem dla filozofii. Gdy rozum pokierowany jest prawdą rzeczy, recta ratio, dopiero wówczas staje się rozumem rzeczywiście racjonalnym. I taką staje się też cała filozofia. W mojej wypowiedzi chciałbym podjąć na nowo problem źródła prawdy. W poszukiwaniu zaś rozwiązania tego zagadnienia odwołam się do propozycji, którą przedstawił Tomasz z Akwinu w swej metafizyce. Czym i dlaczego jest prawda? Tomasz w poszukiwaniu źródeł prawdy wyprowadza nas na równinę istniejących bytów. Byty te są czymś jednostkowym i konkretnym. O ich jednostkowości i konkretności rozstrzyga jednostkowy akt istnienia. Z tej racji poszczególne rzeczy reprezentują same siebie, a nie jakieś gatunki czy rodzaje. Wraz z istnieniem w rzeczach jednostkowych złożona jest forma, istota i treść materia oraz substancja ich istnienia. Na równinie tej Tomasz każe nam popatrzeć na każdą konkretną rzecz jako inter duos intellectus constituta, podstawioną pomiędzy dwoma intelektami. Jednym z nich jest intelekt stwórcy, drugim zaś intelekt człowieka. Pierwszy z intelektów, stwórcy, jest w stosunku do rzeczy mierzącym, mensurans, a więc określającym i ustalającym prawdę. Sam zaś nie jest przez nic mierzony, non mensurantum. I determinowany. On jest kryterium, punktem odniesienia, będąc źródłem istnienia każdej rzeczy, jej praprzyczyną, jej
rdzeniem, korzeniem. Jest też źródłem wszelkiej prawdy, pierwszym poruszycielem i tym, który określa i naznacza prawdę rzeczom, podobnie jak artysta swoim dziełom. Każda więc powołana do istnienia rzecz realizuje w sobie określoną prawdę, która wyraża zamysł, myśl i ideę stwórcy lub twórcy. Z kolei sama rzecz naturalna jest mierzona i mierząca, mensurata et mensurans, a więc określona co do prawdy i prawdę określająca. Znaczy to, że w rzecz została złożona wraz z ich istnieniem myśl, idea, którą dana rzecz realizuje w sobie. Drugi zaś intelekt człowieka jest tylko tym, który jest mierzony, zaś sam zaś nie jest mierzącym w odniesieniu do rzeczy naturalnych, mensuratus non mensurans. I w nim znajduje się prawda w sposób wtórny. Czym zatem jest prawda i gdzie jest jej źródło? Prawda jest miarą złożoną przez stwórcę lub twórcę w rzeczy i tym, czym mierzony jest intelekt poznający. Odnotujmy to pierwsze, Tomaszowe odkrycie, które będzie miało kluczowe znaczenie dla rozumienia prawdy. Zauważmy przy tym, że chociaż Tomasz, podobnie jak Arystoteles, odróżnił porządek istnienia bytu od porządku jego poznania, to jednak podkreślił, że ta sama i taka sama jest miara, którą rzecz jednostkowa została zmierzona przez stwórcę lub twórcę, a która mierzy nasz intelekt. Stwórca bowiem powołuje do bytu rzeczy jednostkowe według jednostkowych, a nie ogólnych idei. Z tej racji tą samą jest prawda bytowania rzeczy, co i jej poznania. Co więcej, porządek istnienia rzeczy i porządek poznania nie przeciwstawiają się sobie, lecz nawzajem warunkują. Prawda złożona wraz z istnieniem rzeczy w rzeczy jest tym, co przyczynuje poznanie. Stąd poznanie jest skutkiem prawdy złożonej w rzeczach. Aby można było dojść do takiego przekonania, Tomasz musiał wykazać, że świat nie ma w sobie ostatecznej racji istnienia. A skoro jest, to musiał zostać powołany do istnienia przez Stwórcę wraz ze wszystkim, co w świecie tym się znajduje. Musiał też uzasadnić, że stwarzanie jest aktem intelektu i woli Stwórcy, poprzez który powołuje on rzeczy do istnienia. Ponadto stworzenie dotyczy nie tylko tego, że rzeczy są, ale i tego, czym te rzeczy są i w jaki sposób są. Z tej racji dawca istnienia bytu, wyjaśnia Tomasz, jest przyczyną bytów jednostkowych i pod względem formy, i pod względem materii. I z góry określa wszystkie byty jednostkowe. Rzeczy indywidualne zostały powołane do istnienia nie według jakichś idei ogólnych, jak to utrzymywali poprzednicy Tomasza, ale właśnie według idei jednostkowych. Powoływanie bowiem bytów do istnienia dokonuje się w myśli i poprzez myśl Stwórcy. Równocześnie myśl ta dotyczy tego, że rzecz jest i tego, czym oraz z czego taka rzecz jest. Myśl Stwórcy przenika całość powstającego bytu. Stwórca bowiem myśli rzeczami. Temu zagadnieniu poświęca Tomasz swoje najbardziej dojrzałe dzieło, Dei Ideis. Jest to praca, dzięki której uzyskał on tytuł magistra. W pracy tej przedstawia całą specyfikę własnego rozumienia idei oraz aktu powoływania rzeczy do istnienia według idei jednostkowych. W traktacie tym Akwinata uzasadnia, dlaczego tak Platon, jak i Arystoteles nie przyjmowali idei rzeczy jednostkowych, a tylko ideę gatunków i rodzajów. Nie przyjmowali oni idei form jednostkowych m.in. dlatego, że po pierwsze według Platona i Arystotelesa idee nie mają mocy wytwarzania w bytach niższych materii, a tylko formy. Po drugie, idee odnoszą się do tego, co bytuje samo przez się, a tak właśnie bytują gatunki, jako stałe, wieczne i same w sobie, a nie rzeczy jednostkowe. Tomasz porzuca takie rozumienie idei jako a prioryczne oraz wynikające z przyjętej teorii poznania. I wskazuje na ideę rzeczy jednostkowych, które są przyczynami istnienia rzeczy materialnych i konkretnych. Wynikać to będzie przede wszystkim z odkrycia przez Tomasza nowej przyczyny powstawania rzeczy, którą jest przyczyna sprawcza, stwórcza. Stwórca, dowodzi Tomasz, jest przyczyną bytów jednostkowych i pod względem formy, i pod względem materii. Dlatego jest konieczne, abyśmy przyjmowali ideę bytów jednostkowych. Z tej racji wraz z istnieniem ustalane są wszelkie miary, że
rzeczy według idei, zamysłu Stwórcy. Nie ma więc nic w rzeczy, co nie byłoby zmierzone myślą Stwórcy i nią przeniknięte. Ten fakt zadecyduje o tym, że istnieje całkowita inteligibilność, poznawalność świata, osób i rzeczy. Dzięki temu możliwa jest poznawalność tak istoty rzeczy, jak i jej elementów, tak materii, jak i jej struktury itd. Do tego czasu tak nie było. W myśleniu o bycie materia z natury swej była niepoznawalna i w konsekwencji niepoznawalny był cały świat materialny. Poznawalny był tylko ten aspekt, który dotyczy form i struktur rzeczy. Tomasz będzie mógł po raz pierwszy w dziejach filozofii wskazać na całkowitą inteligibilność, racjonalność świata. Wynika to bowiem z tego, że wszystkie skutki, tak pierwotne, jak i wtórne, wywodzą się z uprzedniego określenia ich w umyśle Stwórcy. Dlatego przyjmujemy ideę nie tylko bytów pierwszych, ale i wtórnych, a tym samym substancji i przypadłości, lecz różnych przypadłości różnorako. Przypadłością takiego rodzaju jest jego kwadratowość i inne jej podobne. Odkrycie przez Tomasza bytu jako całościowo zdeterminowanego, zmierzonego ideą jednostkową przez intelekt Stwórcy wraz z udzieleniem mu aktu istnienia legnie u podstaw znoszenia hiatusu, jaki powstał w arystotelesowskiej teorii poznania, pomiędzy bytem jednostkowym a jego poznawczym ujęciem. Jednostkowość według Arystotelesa nie kontynuowała prawdy rzeczy, gdyż jej podstawą była materia. Ta zaś jest niepoznawalna i z tej racji jednostkowość, a zatem i materia, nie wchodziła w poznanie rzeczy. Poznawalne bowiem jest tylko to, co ogólne i niematerialne. Rozwiązanie, które zaproponował Tomasz, okazało się rewolucyjne, tak dla rozumienia bytu, jak i możliwości jego poznania. Rzeczy jednostkowe powstają według idei jednostkowych i jako takie mogą być poznawane. Wynika to stąd, że akt istnienia jest zawsze aktem bytu jednostkowego. Akt stwarzania jest właśnie konstytuowaniem jednostkowych bytów według jednostkowych idei, nadawaniem im niekiedy podmiotowości. Akt ten możemy podjąć jak myślenie rzeczami, a nie ogółami, jak to przyjmowali Platon, Arystoteles czy święty Augustyn. Prawda jednostkowej rzeczy nie może zatem być zasadniczo różna od jej poznawczego ujęcia. Prawda bowiem, którą intelekt ludzki ma w udziale, nie jest skutkiem poznania, jak to utrzymywał Arystoteles, lecz odwrotnie. Poznanie jest skutkiem jakiejś prawdy. Cognitio est quidam veritatis effectus. Takie postawienie sprawy jest zupełnie czymś nowym i rewolucyjnym w odniesieniu do arystotelesowskiej teorii poznania. Intelekt, jak mówi Tomasz, jest mierzony prawdą rzeczy. Ta zaś jest konkretnym, czyli jednostkowym zamysłem, ideą, złożonym w rzeczy wraz z powołaniem jej do istnienia. Skutkiem tego samopoznanie to coś więcej niż adequatio, to przede wszystkim doskonalenie, perfectio, tego, kto poznaje. Poznanie staje się ważnym momentem aktualizacji osobowego życia człowieka. Prawda jako miara rzeczy. Tomasz jest bardzo oryginalny w określeniu, czym jest prawda. Prawda jest miarą rzeczy, mensurado rei. Tomasz nieprzypadkowo sięga po to słowo. Chce w ten sposób odciąć się od rozumienia prawdy jako bytu, jako wartości czy jako skutku poznania i chce ją połączyć z jednostkowym aktem istnienia rzeczy. Słowo mensura, miara czy mensuratio, mierzenie, określenie, determinacja podprowadza nas do pojmowania prawdy jako indywidualnej determinacji bytu. Z tej racji prawdę stanowi nie tyle akt intelektu uzgodniony z formą gatunkową bytu, jak chciał Arystoteles, czy akt oglądu jakiegoś idealnego wzoru, jak chciał Platon, lecz odczytana przez intelekt miara rzeczy, dzięki której sam intelekt został udoskonalony, zmierzony. Prawda przenika całość bytu, tak formę, jak i materię, tak istotę, jak i jej istnienie. Widzimy to na przykładzie wytwarzania rzeczy przez sztukę. Artysta ustala nie tylko ogólne idee rzeczy, takie jak, lecz także wybiera, choć nie stwarza, rodzaj materiału, jego kolor, wielkość i tak dalej. W ten sposób w wytworzonej rzeczy, obrazie, krześle, stoliku zakłada artysta jej miarę, prawdę wraz z całym uposażeniem treściowym. Ten fakt wskazuje na oryginalność myśli Tomasza, który określając prawdę jako miarę realnie istniejącej rzeczy z powrotem wiąże prawdę z jednostkowym bytem. Tyle, że tym, który tę miarę zakłada, ustanawia w rzeczy, jest jej stwórca lub twórca. Jest to tak zwana prawda
prawda ontyczna, więc prawda stworzona przez intelekt, istotowa. Pociągnie to za sobą bardzo poważną zmianę rozumienia rzeczy jednostkowych. Rzeczy jednostkowe, a tylko takie są realne, niosą w sobie i realizują w swym istnieniu zamysł, a więc prawdę. Wyrazi się to w tym, że wszelka prawda jest z nadania stwórcy lub twórcy w przypadku wytworów. Z kolei prawda złożona w rzeczy, zwana prawdą metafizyczną, jest tą, według której rzecz została zmierzona i która mierzy intelekt poznający. Intelekt zaś poznający nie ustala prawdy, gdyż jest tylko tym, który jest mierzony, prawdą rzeczy i z którą się uzgadnia. Jest to tak zwana prawda logiczna. Widzimy więc, że w każdym bycie została złożona prawda, myśl, która przenika wszystko, z czym byt jest, z czego jest, przez co jest i dlaczego jest. Z tej racji Tomasz może powiedzieć, że materia jest sprawiana przez Boga. Jednakże nie można przyjmować, że materia pierwsza sama przez się ma w Bogu ideę odrębną od idei formy lub bytu złożonego, ponieważ idea w sensie ścisłym odnosi się do rzeczy, o ile ta może zaistnieć. Materia zaś nie może zaistnieć bez formy ani na odwrót. Dlatego idea w sensie ścisłym nie może odpowiadać tylko materii, ani tylko formie, ale całemu bytowi złożonemu odpowiada jedna idea, która ma moc uczynienia całości i pod względem formy, i pod względem materii. Widzimy więc, że także problem materii stawia Tomasz inaczej niż Platon czy Arystoteles. Dla Platona materia to wieczne miejsce, gdzie odbija się idea. Dla Arystotelesa materia jako taka jest czymś nieokreślonym, czymś, co jest wiecznym pratworzywem świata. Tomasz natomiast wskazuje na materię jako pochodną od stwórcy, która pojawia się wraz z powołaniem do istnienia konkretnych bytów. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że każdy jednostkowy byt określają tak zwane racje bytu, które składają się na prawdę rzeczy. Są to racja, prawda, materialna, formalna, sprawcza i celowa. Racje te wskazują, że rodzaj materii, jej struktura, jakość i tym podobne dla danego bytu nie jest czymś przypadkowym. Nie jest bowiem czymś przypadkowym, że człowiek ma ciało i to takie właśnie ciało, tak jak nie jest obojętne, że dom jest z cegły, a nie z papieru czy z mąki i że jest taka, a nie inna jakość i struktura materii występującej w poszczególnych rzeczach. Tak jak artysta tworzy dzieło w odpowiedniej materii i niejako wraz z materią, której jednak nie powołuje do istnienia, a tylko przetwarza dostępne zasoby, tak stwórca, powołując do istnienia świat, jak i poszczególne byty, stwarza, ustanawia z niczego, ex nihilo, wraz z nimi odpowiednią dla nich materię. Ponadto materia nie jest sama z siebie bytem, czy przyczyną bytu, jak utrzymują zwolennicy totalnej ewolucji świata. Materia została przyporządkowana określonym bytom wraz z powołaniem ich do istnienia. Również i forma jest podporządkowana intelektowi stwórczemu, który jest intelektem mierzącym, czyli ustalającym prawdę, i tak samo jest z celem zapisanym i ugruntowanym w rzeczach. Widzimy więc, że prawda przenika i determinuje całość bytu. Zostanie to wyrażone w metafizycznej zasadzie głoszącej, że ens et verum convertuntur. Byt i prawda są ze sobą zamienne. Wszystko, co jest bytem, jest też na wskroś przeniknięte myślą. Osobowy wymiar prawdy. Wraz z Tomaszowym rozumieniem prawdy pojawia się specyficzne rozumienie samego poznania. Poznanie to nie tylko adekwatio, lecz coś więcej. To przede wszystkim doskonalenie, perfektio, bytu osobowego. Dzieje się tak dlatego, że to nieprawda jest skutkiem poznania, jak to zwykło się twierdzić, lecz odwrotnie. Poznanie jest skutkiem jakiejś prawdy. Cognitio est quidam veritas effectus. Gdyby nie było prawdy w rzeczach, nie byłoby poznania. Tomasz odcina się tak od reizacji prawdy, prawda jest bytem, jak i od jej absolutyzacji, prawda jest przed bytem, oraz instrumentalizacji, prawda drogą do wyzwoleniu, czy logicyzacji, prawda jest skutkiem poznania. Z tej racji sięga on po owo specyficzne jej określenie jako miary, dzięki której rzecz naturalna jest mierzona i mierząca, mensurata i mensurans. Prawda, z którą poznajemy, jest miarą, którą został zmierzony nasz intelekt skierowany na poznanie bytu. Prawda jest więc, jak mówi Tomasz, następstwem miary istnienia bytu. Nie tylko pewnego rodzaju narzędziem, pewnego rodzaju miernikiem, punktem odniesienia, ale również czymś, co przykładamy do rzeczy, do materii, by ją zbadać, zweryfikować jej zgodność z naszym sądem.
twierdzeniem. Veritas sequitur esse rei, prawda, która dana jest człowiekowi, nie jest więc pochodną poznania czy myślenia, jak to i dziś się przywykło powszechnie przyjmować, lecz została wraz z rzeczami ofiarowana człowiekowi. W związku z tym, dopowiada Tomasz, poznanie dokonuje się przez upodobnienie poznającego do rzeczy poznawanej, tak, że wspomniane upodobnienie jest przyczyną poznania, jak na przykład wtedy, gdy wzrok dzięki temu, że zostaje dysponowany przez formę poznawczą barwy, poznaje barwę, odbiera ją, doświadcza. Samo zaś poznanie jest jakiejś prawdy skutkiem, quidam veritatis effectus. W tym właśnie, zauważa Tomasz, formalnie urzeczywistnia się istota prawdy. A zatem to właśnie prawda nadaje bytowi mianowicie współmierność, czy też zgodność rzeczy i intelektu, z której to współmierności wynika, jak powiedziano, poznanie rzeczy. W ten więc sposób bytowość rzeczy wyprzedza pojęcie prawdy, poznanie zaś jest jakiejś prawdy skutkiem. Aby więc rozwiać wątpliwości tych, którzy jak na przykład Kartezjusz źródeł prawdy szukali w myśleniu, czy jak Kant w strukturze intelektu, Tomasz podkreśla, że byt nie może być pojęty bez prawdy, ponieważ byt nie może być pojęty bez tego, że odpowiada intelektowi lub uzgadnia się z nim. Zauważmy, że prawda, która ujmowana jest w akcie poznania jako efekt uzgadniania się, jest czymś przypadłościowym w stosunku do prawdy rzeczy. Gdyż, jak dowodzi Tomasz, prawda, którą mówimy o rzeczach w przyporządkowaniu do intelektu ludzkiego, jest w odniesieniu do rzeczy jakoby przypadłościowa, ponieważ założywszy, że intelekt ludzki nie istniałby ani nie mógł istnieć, nadal trwałby rzecz w swojej istocie. Co więcej, zauważmy, iż to, że nie ma prawd wiecznych, pojętych jako wzory rzeczy, które istniałyby same dla siebie poza rzeczami. Wszystkie zatem prawdy są zapodmiotowane w bytach. Prawda bowiem to zamysł stwórcy lub twórcy złożony w rzeczach w momencie powołania ich do istnienia. Takie postawienie problemu prawdy zadecyduje o przeformułowaniu całej koncepcji poznania realistycznego. Poznanie nie dokonuje się poprzez analizę pojęć od ogółu do szczegółu. Nie ma bowiem przejścia od idei ogólnych do wiedzy o rzeczach jednostkowych. Poznanie realistyczne dokonuje się przez intelektualny ogląd rzeczy. W aktach bowiem afirmacji istnienia ujmujemy jednostkową rzecz w jej jednostkowej idei, nie ogólnej. Treść tej jednostkowo istniejącej rzeczy wzbogacamy przez nieustanny nawrót do poznawanej rzeczy, a nie przez nieustanną eksplikację jej uczuć ujęć poznawczych. Stąd w poznawaniu realistycznym w miejsce przechodzenia od ogółu do szczegółu mamy uwyraźnianie tego, co zostało ujęte niewyraźnie, a przede wszystkim doskonalenie osoby ludzkiej, która w obcowaniu z prawdą bytu aktualizuje swoją racjonalność. Analogia prawdy. Prawda jest związana z bytem i odpowiada bytowi. Byty zaś są jednostkowe, konkretne i zróżnicowane. Z tej racji jest tyle prawd, ile jest bytów. Nie jest tak, jak było u Platona czy Arystotelesa, że dla mnogich jednostek jest jakaś jedna prawda ogólna, gatunkowa lub rodzajowa. Prawda bytu jednostkowego musi odpowiadać jego poznawczemu ujęciu. Dlatego, zaznacza Tomasz, do ujęcia istoty rzeczy musi wchodzić także jej istnienie i niepodobna zrównać wszystkich i sprowadzić do wspólnego mianownika. Istnienie zaś jest zawsze jednostkowe i indywidualne. Stąd prawdy, które są w rzeczach, są liczne, jak i bytowość rzeczy. Daremne są więc różnego rodzaju zabiegi mające na celu jednoznaczną definicję prawdy, jak próżne jest zabieganie o jednoznaczną definicję bytu. I prawda, i byt są analogiczne, a więc przyporządkowane do sposobu istnienia konkretnej, jednostkowej rzeczy. Jednostkowość zaś bytu wyraża się tak w jednostkowym akcie istnienia, jak i w jednostkowej treści, która jest determinowana przez ten akt. W przeciwnym razie prawda poznania przeciwstawiałaby się prawdzie bytowania rzeczy. Dzięki takiemu postawieniu sprawy może zostać zniesiony rozdziew między prawdą miarą bytowania jednostkowej rzeczy, a prawdą miarą jej poznania. Z tej więc racji, tak jak byt, tak też prawdę należy rozumieć analogicznie. Dlatego, zauważa Tomasz, możemy prawdę określić po pierwsze jako to, co wyprzedza pojęcie prawdy i jest, co jest podstawą prawdy. W odniesieniu tym Tomasz nawiązuje do definicji Augustyna, który mówi, że prawdą jest to, co jest, oraz Awiceny, który w pierwszej księdze Metafizyki pisze, że prawda jakiejkolwiek rzeczy jest odpowiednością istnienia, które jej przynależy. Czy do nieznanego autora, który mówi,
mówi, że prawda jest nierozdzieleniem tego, że jest i czym jest. Ponadto po drugie, dopowiada Tomasz, prawdę definiuje się ze względu na to, co formalnie stanowi pojęcie prawdy. I w ten sposób Izak powiada, że prawda jest zgodnością rzeczy i intelektu. Tomasz powołuje się także na świętego Anselma, który pisze, że prawda jest to prawidłowość ujmowania jedynie umysłem. Po trzecie, zauważa Tomasz, prawdę można definiować ze względu na wynikający z niej skutek. W ten sposób definiuje ją Hilary, kiedy mówi, że prawda jest ujawniającym się i ukazującym istnieniem, czy jak mówi też Augustyn, że prawdą jest to, co ukazuje to, co jest, oraz że prawda jest tym, według czego osądzamy rzeczy niższe. W ten sposób Tomasz chce zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę, a mianowicie na analogiczność samego rozumienia prawdy, jak i jej mnogość definicyjną. Wnioski końcowe i konsekwencje. Na zakończenie warto zatrzymać się nad konsekwencjami, które z takiego typu rozumienia prawdy wynikają. Wśród najważniejszych można wskazać następujące. Po pierwsze, prawda nie jest czymś, co istnieje samo w sobie i samo z siebie. Prawda jest w konkretnie istniejącym bycie, jest zbytem. Ostatecznym zaś źródłem prawdy jest dawca istnienia bytu. Zawsze rozumie się ją w odniesieniu do czegoś. Stąd prawda występuje i pojawia się tylko i wyłącznie wraz z istnieniem bytu. Prawda bowiem determinuje, mierzy całość realnie istniejącej rzeczy, a więc tak jej stronę treściowo-materialną, jak i formalną. Weryfikuje jej zgodność. Materia bowiem jest częścią istoty całego bytu. Materia nie ma swej istoty, gdyż powoływana jest do istnienia tylko w bycie złożonym. Po drugie, prawda nie jest skutkiem poznania, nie jest też naturalną kategorią działania intelektu, lecz poznanie i myślenie jest skutkiem prawdy. W ten sposób zostanie też odsłonięta osobowa wartość prawdy. To poprzez poznanie prawdy doskonali się człowiek jako osoba. Po trzecie, prawdy nie ustala dla rzeczy poznający ją intelekt, lecz prawda ta została intelektowi zadana do poznania z góry. Prawdę trzeba czytać i odkrywać z rzeczy, które są drogowskazami. Nie dlatego bowiem ktoś jest Janem, Adamem czy Ewą, że tak zostało ustalone w poznaniu przez intelekt, lecz dlatego, że tak intelekt ustalił, że takie w swej naturze te byty są. Po czwarte, kryzys filozofii i kultury zrodził się i rodzi z oderwania poznania od bytu i porzucenia filozofii jako sztuki czytania prawdy z rzeczy, umiłowania wiedzy na rzecz komponowania i wytwarzania prawdy. Nihilizm teoretyczny to nic innego jak analfabetyzm wtórny, myślenia racjonalnego spowodowany porzuceniem źródła ratio, rozumu, którym jest realnie istniejący byt. Po piąte, najważniejszą jednak konsekwencją Tomaszowego rozumienia prawdy jest odkrycie podstaw inteligibilności, racjonalności, poznawalności świata. Świat jest księgą, a nie czystym brulionem, w której każda realnie istniejąca rzecz niesie w sobie myśl, zamysł stwórcy lub twórcy. Tym zaś, który tę księgę może czytać, jest właśnie człowiek, stworzenie, ukoronowanie stworzenia pod warunkiem, że nauczy się alfabetu i reguł, według których została ta księga zapisana, która jest trudnym językiem. Bo tylko filozof, jak pisał Arystoteles, żyje ze wzrokiem skierowanym na naturę i na to, co boskie. I tak jak dobry sternik, umocniwszy swe życie w tym, co jest wieczne i niezmienne, tam zarzuca kotwicę i żyje. Bardzo dziękuję.